Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Penumbra, Czarna Plaga. Dobra, tu miałem, pamiętam, płytę CD, witamy w schronie. Tu dalej nic nie ma. O, tatka. Przykro mi. Przeczytacie sobie sami. Krzesło. Jakieś dźwignia. Iskierki poleciały. What the fuck? What the fuck? Boże, co to było? Benzyną. Nie wiem, po co nam benzyna. O, baterie. Dobra, chyba tu już nic nie ma. Wydają w przypadku zagrożenia. Tu widzę zraszacze. Mamy benzynę, mamy iskierki, czyli domyślam się, że można zrobić coś takiego. Tu postawić, żeby iskierki na to spadły, na benzynę. I powinno się oczywiście zobaczyć i podłożyć pod. O właśnie. Co to było? Patelnia spadła. Tak samo z siebie. Dodatkowo to światło miga. Co dziś na obiadek? O, pusta lodówka. Trzeba iść do sklepu. Dobra, w szafkach pewnie nic nie ma. Może ja nie chciałam kosza. Schowamy się tu. A tu co jest? Co to jest? Artykuły prasowe. Sejwik. Coś trochę odwrócone to jest, ale mniejsza z tym. Krzesełko. Dalej chyba tu już nic nie ma. Komputerek. O. Badania. Przeczytajcie sobie. Na CD-ROM.
szufladki musimy sprawdzić. Tu sobie krzesełko przeszukujemy. Latarka! Nie mam chwila. Latarkę ustalimy sobie na jedynkę. O, i tak jest. I to jest latarka. 90. Dobra, ile mamy? 4. A tu? A tu? Baterie. Do latarki. Dobra. Witamy w stacji badawczej Schron na Grenlandii. Schron to wybudowany w latach 70. samowystarczalny obiekt, mający służyć członkom kasty wywyższonych organizacji Archaik, wprowadzonych przez nich w poszukiwaniach starodawnej wiedzy oraz w jej późniejszym zabezpieczeniu. Jako nowy członek personelu stacji wiedzieć musisz o podstawowych zasadach. Przestrzegając ich, staniesz się wartościowym pracownikiem Archaik. W schronie znajdziesz wszystko, co niezbędne do komfortowego życia, w tym kantynę, salę gimnastyczną oraz ambulatorium. Oprócz tego szereg laboratoriów chemicznych oraz biologicznych, stanowiska pracy, sprzęt wydobywczy, a także dbającą o porządek ochronę. Z wymienionych na początku korzystać możesz w czasie wolnym, jeśli zaś chodzi o te ostatnie, otrzymasz odpowiedni przydział. Z uwagi na charakter naszej pracy pamiętaj, jeśli poczujesz się źle, zacznie ci się kręcić w głowie lub z jakiegokolwiek innego powodu zaczniesz tracić nad sobą kontrolę, nie zgłaszaj się do ambulatorium. Przywiąż się porządnie do jakiegoś solidnego obiektu. Postaraj się zamknąć szczelnie wszystkie drzwi. Czekaj na przybycie odpowiednio przeszkolonego personelu. No. W najgorszym wypadku przygotuj się do połknięcia osobistej kapsułki z cyjankiem, którą otrzymasz po zakończeniu niniejszej odprawy. Archaik nie lubi tracić swych cennych pracowników, ale może to być konieczne dla dobra operacji. Nie? Jesteśmy pewni, że nasza współpraca ułoży się pomyślnie. Hasa. Ok, zapamiętałam. Dwa, trzy, sześć to było i... jeden, jeden... pięć, siedem? Nie. Sześć, siedem. O, no i rozgit. No i to chyba wszystko. Strasznego mi. Co? No. PTF. Skąd wiem, że tu była? Domyślałem się, ale mniejsza z tym. Bo ta skrzynka nie stała tu by bez powodu. No. Wczytywanie. Co jest? Aha. Dobra. Co jest? Gdzie tutaj? Ja tego nie widzę. No, szybciej, wczytywanie to jest wczytywanie.
To jest pomieszczenie z pierwszej części Penumbry. No, ja... Nie, ja tu nie byłem, nie grałem w pierwszą część, ale... Wiem, jak wygląda. O, szufladka, co tu mamy? Mój worek! This is worek. Zamknięte na kłódkę. Beczka, jakiś alkoholik, jakieś wiaderko. Krzesełko, chcesz do widzenia, nie chcecie tu. Skrzyneczka. Obrazy przed tobą. Trzeba ułożyć te przedmioty, jak były wcześniej, czyli skrzynka. Tu. Te pirsy. Tu. Tak bardziej dobrze. I tu jeszcze jedna beczka. Ja? A twoje czy moje? Nie wiem. Przez okienko nic nie widać. Co to są za ręce? Wiaderko. Nie. Nadpalone. Widocznie tu ktoś się napalił na kogoś. Przez tą grę dostanę. No i... WTF! Ofiara losu. Ofu! Piesek z pierwszej części. Co my mamy z nim zrobić? Biedny piesiu, połóż się tutaj. WTF! Nie chciałem. Ja. Co? WTF? WTF? Czemu to się nadal trzęsie? WTF? WTF? Znaczy się. Sorki, że nadużywam słowa. Co to są za kółeczka? Nie. O, coś jest.
to chyba zaczyna się palić bardziej, jak ustawimy na dobrym. Mniejsza z tym. Co to jest? Czemu to się napełnia krwią? No i co ja mam zrobić? No chyba, że tą dźwignię tam pociągnąć. Chyba utknąłem. Nie, dobra. I... B. Co? What the f- Ludu. O Boże. Ta gra mnie do szpitala zawiezie. No. Tunel ze światłem. Idziemy do nieba. Się nie chce? Co to robi? Aha. Kapuję. Żeby przejść na drugą stronę, trzeba te skrzynki ułożyć. To tak, no to tu. Potem tu. Potem tu.
potem tu, potem tu. I idziemy na górę. Puszczamy wodę. Nie no. Szkibelek. Jakieś baterie. Opuszcza się klapkę. No. Czy nie ma światła? Fotelik, komputerek, materac, telewizor. Co to? Nie. O, i mamy światło, oczywiście. O. Ojej, wyglądasz, jakbyś przeczołgał się przez kanał, żeby. No a co ja robiłem? Pochlebia mi to. Witaj, jestem Amabel, Amabel Swenson i zdaje się będę dziś twoim przewodnikiem. Nie obchodzi mnie. Halo, słyszysz mnie? Nie. Wydaje mi się, że połączenie działa tylko w jedną stronę. Mam kamerę internetową, zrób śmieszną minę, jeśli mnie słyszysz. O, bardzo fajnie. Dobra, do rzeczy. Są sprawy, o których musisz wiedzieć. Nie. Uwolniliśmy pewnego wirusa. Wybił nas wszystkich. 3 tygodnie temu próbowaliśmy wydostać się przez kopalnię, ale nie udało się. Właśnie widzę. Wydaje mi się, że jeden z robotników Inuit zdołał się wydostać. Pozostałych ogarnęła panika i zgubili drogę. Ja uciekałam, a kiedy się zatrzymałam, byłam sama. A, kolejnym symptomem jest uczucie déjà vu. Naszą jedyną szansą jest człowiek imieniem Howard. To mój ojciec. Stwierdził, że udało mu się znaleźć się wirusa. Ostatnie sygnały jego nasz obecności zarejestrowano w bibliotece, ale wstęp tam mają tylko członkowie organizacji. Czyli? Nadal odbieram oznaki życia pochodzące z części mieszkalnej. Musisz znaleźć osobę, której udało się tam ocalić i dostać do biblioteki. Aha, uważaj na lekarza Richarda Minisa. Kiedy ostatnio go widziałam, zachowywał się bardzo dziwnie. O czym jeszcze powinieneś wiedzieć? Zobaczmy. Uważaj na oznaki infekcji. Coś mówiłeś? Nie. No dobrze. Znane nam symptomy to paranoja oraz umamy słuchowe. Och, no. Jest jeszcze jeden. Déjà vu. Déjà vu. Minie. Cóż, to chyba wszystko, o czym powinieneś wiedzieć. Przesyłam wyniki badań wirusa. Otworzę też dla ciebie kilkoro drzwi. Może uda nam się wreszcie wykopać to gów. To gów. Dobra, no to na tym jak na razie kończymy, więc o, jeszcze nie przeszukałem UM szuflady, więc nie kończymy. Dobra. Baterie. I nic. No dobra, no to kończymy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie, więc do zobaczyska. Na razie.